chciałem poprosić tutaj do nas po pierwsze Teresę Bochwic, która miała swój udział w tej książce i po drugie wydawcę pana doktora Wojciecha Muszyńskiego. Żebyśmy jednak wrócili do myśli, tropów intelektualnych, historycznych, etycznych Piotra Skórzyńskiego. Panie doktorze Muszyński, czy możemy poprosić tymczasem, póki może zajęty jest tam przy książkach, bardzo proszę, o idzie pan doktor Muszyński, poproszę Teresę Bochwic, żeby ona powiedziała swoją część historii, jak doszło do powstania tej książki w jej formie ostatecznej, wydawniczej. Ja może przede wszystkim powiem, że za 10 dni obchodzimy 4. rocznicę samobójczej śmierci Piotra Skórzyńskiego i z tej okazji będą wręczone nagrody opoki. Mam nadzieję, że Klub Ronina zawiadomi swoich członków i że będzie można zaprosić przynajmniej część z Państwa na tę uroczystość. Klub Ronina rozsyła mailowo, więc to postaramy się tak zorganizować, żeby każda osoba, która miałaby ochotę uczestniczyć w tej wspaniałej corocznej uroczystości, mogła tam przyjść. Jeżeli można, to gdybyś, można Państwa poprosić o przypomnienie na koniec. Tak się składa, że jest tutaj cała kapituła medalu Opoka z Społecznego Stowarzyszenia Pamięci Piotra Skórzyńskiego. Są już znane terminy, miejsce, jak również kandydaci do 4. edycji tego medalu. Gdybyśmy o tym zapomnieli, bardzo proszę o przypomnienie, podamy szczegóły. Oddaję Ci głos. Tak, więc Piotr pisał bardzo wiele tekstów. Niestety część z tych tekstów pisał tylko w internecie, a część z tych tekstów pisał jeszcze kiedyś na maszynie w jednym egzemplarzu. Ponieważ starałam się, gdziekolwiek pracowałam, jakoś go skłonić do współpracy albo wręcz zatrudnić, jeżeli miałam takie możliwości nieliczne kilka razy, żeby po prostu był regularnym pracownikiem i mógł trochę, że tak powiem, odetchnąć życiowo na spokojniejszych wodach. Oczywiście myśmy nigdy nie pływali na spokojnych wodach. Zawsze to były fale oceanu, jakieś tsunami, które w końcu zmywały nas z tej wydawałoby się spokojnej plaży przez moment. Więc Piotr pisał bardzo dużo. Prosiłam go zawsze, żeby pisał z kopią. Nigdy nie pisał z kopią. W związku z czym wszystkie jego teksty były właściwie jedynymi unikatami, można powiedzieć, jedynymi egzemplarzami istniejącymi. I potem się okazywało, że na przykład Piotr przez pierwszy rok wychodzenia Gazety Wyborczej napisał fantastyczną zupełnie analizę treści tej gazety. No i niestety gdzieś to się podziało, prawda? Ja zdołałam jeszcze przeczytać ten maszynopis w tym jedynym egzemplarzu, no ale okazało się, że to wszystko zginęło i do tej pory się nie odnalazło. I podobna sytuacja była z tą właśnie książką. Czytałam ją we fragmentach, czytałam kilka jej, on tak pisał, no po prostu był to człowiek o tak ogromnej erudycji, że ona mu po prostu kipiała i pisał różne fragmenty jednocześnie. W pewnym momencie powiedział, że nie jest tak specjalnie zadowolony z książki, po czym właśnie okazało się, że no, powiedzmy, że popełnił samobójstwo, tak przyjmujemy. Zaczęliśmy szukać maszynopisu. I tutaj muszę powiedzieć, że ogromną rolę odegrał Tadeusz Kadenacy, który zresztą jest dziadecznym siostrzeńcem Józefa Piłsudskiego. Wspaniała postać, znakomity redaktor, tłumacz, który niezwykle dużo włożył energii i sądzę, że jest tą osobą, która najbardziej zawdzięczamy wydanie tej książki, która ciągle niestrudzenie jeździł między Warszawą i Krakowem, pisał wielokrotnie, spotykał się, namawiał, przypominał. No a wydawało się, że te wszystkie nici się po prostu rozchodzą. No, nie ma tekstu, nie ma na dysku, nie ma, no nic nie ma, prawda? Jakieś kawałki, ja miałam ze 3 czy 4 rozdziały też nieskończone u siebie, po prostu zaplątały mi się w komputerze. I dzięki Tadeuszowi Kadenacemu wreszcie po różnych najważniejszych
wielkich trudach odtworzyliśmy ze starego komputera za pomocą znakomitego informatyka, odtworzyliśmy tę książkę i została ona przekazana panu Muszyńskiemu i ja już teraz właśnie oddaję mikrofon, żeby opowiedział nam dalej, jak to było z wydaniem. Dziękuję bardzo, ja sobie pozwolę wstać, bo ja trochę gorzej mówię, wolę pisać zawsze. Proszę Państwa, no więc to, co było potem, to już nie było nic potem. Potem po prostu dostała to do redakcji moja żona. Troszkę to trwało, no i po kilku miesiącach ukazało się to. Także moja rola tutaj jest naprawdę, naprawdę żadna. Natomiast faktycznie są dwie osoby, dzięki którym mamy ten owoc pracy pana Piotra Skórzyńskiego. Jest to pani redaktor Teresa Bochwic, której bardzo dziękuję, bo jeszcze nigdy osobiście tego nie mogłem uczynić. Przez telefon i przez komputer, tak. I drugą oczywiście osobą jest pan Tadeusz Kadenacy, który no, zmusił mnie trochę do wydania tego, bo tak się składa, że myśmy nigdy żadnych książek nie wydawali. Ja zawsze wydawałem pismo naukowe Glaukopis i to był jedyny mój cel mojego działania. Ja nigdy specjalnie też książek nie chciałem wydawać. Zawsze uważałem, że lepiej coś bieżącego. Natomiast w momencie, kiedy zobaczyłem ten maszynopis odzyskany z niebytu, to jest mniej więcej takie wrażenie się miało wtedy, jakby człowiek dostawał do ręki rękopis, który spłynął w Powstaniu Warszawskim. No, bez przesady. To było coś, w co poza tymi dwiema osobami, o których mówiłem, nie wierzył w to, że to się uda jeszcze odzyskać. No i może jeszcze poza panią Joanną, która była takim dobrym ptakiem, który też nas wspierał, żeby jednak dalej działać w tym kierunku. I to jest tyle, proszę Państwa. No, udało się to wydać. Bardzo się cieszę. Przy okazji też chciałem zaproponować nasz Glaukopis, który tam można kupić. Myślę, że pismo jest ciekawe, opowiada o historii, trochę o polityce, ale zawsze w ujęciu naukowym, żeby nie popadać w taką tanią jakąś pedagogikę, czy tanie pisanie, to zawsze musi to być w formie naukowej, mieć przepisy i swój ciężar gatunkowy. Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. No, to jest skromność, co się zowie. No, ale nie było nic dalej, po prostu wydaliśmy książkę. No tak, to znam takich, co by zrobili mniej, a mówili więcej. To wspaniałe. Bardzo panu szczególnie za to dziękuję. Ale proszę państwa, każdy, kto tę książkę weźmie do ręki, zrozumie, że to, że taka książka się ukazała, to jest tytaniczna praca, po pierwsze, redaktora, po drugie, adiustatorów elektronicznych, to znaczy komputerowych łamaczy tego tekstu. Tekst jest nasycony, naszpikowany wręcz można powiedzieć cytatami. Posiada dwa rodzaje odsyłaczy. Jedne, rozumiem, są autorskie, drugie są wydawnicze. No, wydawca musiał po prostu dołożyć do tego swoje odsyłacze, żeby sprawa była zupełnie klarowna. Czasami te odsyłacze od wydawcy są bardzo istotne dla uprecyzyjnienia. Chciałem zapytać, czy mamy tutaj na sali wciąż pana Bogdana Krawczyka? Dziękuję bardzo, ale naprawdę niewiele mam tutaj do powiedzenia. Przytoczę taką chyba pierwszą naszą znajomość z Piotrem, niefortunną. Był 90 rok albo końcówka 89. Pracowałem w dwóch pismach, dostałem propozycję jeszcze pracy w Ministerstwie Edukacji i wtedy Janek Skórzyński, brat Piotra, ściągnął mnie do tygodnika Solidarność, mówi, bo jest propozycja. Mówi, może byś zorganizował nam dział naukowy. A ja tak pomyślałem sobie, dwa wydawnictwa, pół etatu w ministerstwie, nie, to lekka przesada. I tak trochę się żachnąłem, powiedziałem, mówi, Janek, a co ty, nie masz bliższej rodziny? Obok stał Piotr, jakoś się tak dziwnie uśmiechnął.
I on wtedy zorganizował ten dział. To było pierwsze spotkanie. Można powiedzieć, że wybawił mnie z opresji. Tak. Nie spotykaliśmy się potem, jak gdzieś tam krążyłem po oświacie niezależnej. Znaliśmy się tylko przez osoby trzecie. Spotkałem go. Nie wiem, końcówka chyba 2002 roku u jego ojca. Wszedłem w trakcie jakiejś burzliwej rozmowy i zorientowałem się, że panowie są w konflikcie. On mówi, o dobrze, że jesteś, bo teraz ty mnie wybawiłeś z opresji. I to było nasze ostatnie spotkanie. Z tego co wiem, to ojciec nie czytał tej książki. Nie wiem, 2 miesiące temu jakoś udało mi się kupić w Prusie. Zresztą jeden z ostatnich egzemplarzy, także pan Zygmunt tak dopiero całkiem niedawno poznał dorobek syna. W zasadzie tyle, bo tak się zastanawiałem bardziej, co Piotr by miał tutaj nam do przekazania w takim momencie, kiedy ta wojna światów przybiera teraz trochę inny charakter może, chociaż ona się toczy bardziej podskórnie, ale to może już pytanie bardziej do państwa. Jak sądzicie, gdyby siedział tutaj, w jakie słowa by się odezwał? Dziękuję. No to jest pytanie, proszę państwa, bardzo proszę. To akurat wiadomo, biorąc pod uwagę jego czyn, jaki popełnił i jaki miał stosunek do obecnych władz i do obecnych rządzących, to nie ma żadnej wątpliwości, co by powiedział, prawda? To jest degrengolada całkowita. Więc zresztą to, że popełnił samobójstwo, to mi przypomina podobny czyn Witkacego, prawda? W obliczu wejścia wojsk sowieckich do Polski 17 września. No tak, ale Walery Sławek to jednak trochę inna sytuacja, bo to wynikało z wewnętrznych konfliktów w obozie Piłsudczyków po śmierci marszałka, tak? Natomiast tutaj wyraźnie, dla Witkacego to był koniec Polski, dla Piotra to był koniec nadziei na to, że coś się może zmienić, tak? I mimo, że jesteśmy w trochę innym punkcie, ja akurat jestem raczej pesymistycznie nastawiony do przyszłości, to on doszedł do wniosku, że nic się nie może zmienić i cały ten upadek, a zwłaszcza powtórne wybory, czyli ta likwidacja Polski ciesząca się olbrzymim poparciem większości mieszkańców Polski musiałaby wywołać jeszcze większy bunt i większą odrazę u Piotra, który był człowiekiem absolutnie bezkompromisowym. Nie szedł na żadne układy, co przypłacał tym, że żył po prostu w nędzy, ponieważ w Polsce instrument ekonomiczny jest powszechnie wykorzystywany, jako represja wobec opozycji. Opozycja nie ma prawa pracować, normalnie zarabiać i istnieć, tak? Przy czym to dotyczy nie tylko jednego pokolenia, to dotyczy również dzieci. Przecież byłem świadkiem, jak z wybiórczej odbywały się telefony, jakim prawem syn tego czy innego dostał pracę. Bo nie powinny pracować, bo po prostu z naszej strony my nigdzie nie powinniśmy pracować, nie mieć żadnych dochodów, najlepiej umrzeć z głodu na śmietniku. Tu jest właśnie, proszę państwa, ta chyba różnica, to jest ten schodek wyżej. Ale zanim powiem parę słów ze swojej strony, ja miałem okazję i zaszczyt wielki cieszyć się zaufaniem, może nawet trochę przyjaźnią Piotra. Znaliśmy się parę lat. Byłem jednym z nielicznych ludzi, przepraszam, że tak powiem, ale tak to rzeczywiście było, którzy mieli praktycznie rzecz biorąc otwarty dostęp do jego domu. Ale zanim opowiem parę słów o Piotrze, a szczególnie o tej książce, widziałem, że ma ochotę coś powiedzieć Jasia Waliszewska, żona, wdowa po Piotrze, która
jest tu z nami. Joasiu, proszę cię bardzo, chodź tutaj do mikrofonu. Cóż Państwu, ja powiem właśnie bardzo krótko jedno tylko zdanie, bo rzeczywiście Piotr nigdy nie aspirował, żeby pracować u Waltera, ale o dziwo żadne prawicowe czasopisma, ani żadne prawicowe struktury także go nie chciały zatrudnić. Proszę Państwa, jak powiedziałem, że w tym wypadku mamy do czynienia chyba z, czy mielibyśmy do czynienia z wejściem o schodek wyżej. Miałem na myśli, chciałem nawiązać do tego, co mniej więcej przed momentem powiedział pan Jerzy Targalski. To znaczy, że może byłoby jeszcze gorzej. To znaczy, może frustracja Piotra, jego taka prawdziwie metafizyczna rozpacz, że ten świat przybrał taki kierunek, może by się jeszcze pogłębiła. Ale proszę Państwa, pogłębiłaby się, czy by się nie pogłębiła, nie jest takie istotne. Istotne jest to, że mam nadzieję, że nie ujawniam tu żadnej tajemnicy. Ostatnie słowa, ostatni list, który Piotr zostawił, wybierając się w swoją ostatnią drogę nad kanał Żerański, te, które były skierowane do wszystkich, brzmiały: nie mogę się już godzić na znieprawienie świata. Jedyne, co mogę zrobić, to w nim nie być. I tu, proszę Państwa, ja bardzo żałuję, że pan Jerzy Targalski musiał już nas opuścić, bo chciałbym pozwolić sobie z paroma rzeczami polemizować. Może nie to, że nie zgodzić, ale polemizować. Więc przede wszystkim, proszę Państwa, rzeczywiście Piotra interesował tak zwany etyczny aspekt stosunków międzyludzkich, etyczny aspekt polityki, etyczny aspekt rządzenia, przedstawicielstwa we władzy i tym podobnych rzeczy. I powiedzenie, że rozpatrywał bieg dziejów przez ostatnich 70 czy 80 lat z takiego punktu widzenia, który jest mocno nietypowy, który może nie prowadzi do zrozumienia, to znaczy rozpatrywanie właśnie biegu dziejów od strony ich pierwiastka etycznego. Jednak jest, proszę Państwa, rzeczą co najmniej słuszną, co najmniej uprawnioną, jeżeli nie mądrzejszą. Jest takie powiedzenie, że ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Otóż nie ma żadnej pewności, proszę Państwa, że to, co pan Jerzy Targalski mówił na temat tego, że Ameryce nie zaszkodziło to, Ameryce nie zaszkodziło tamto, nie ma żadnej pewności, że per saldo okazałoby się to rzeczywiście właśnie takim rezultatem. Dlaczego? Dlatego, że można oczywiście powiedzieć, że Ameryce naiwność, po prostu ślepota, czasami rzeczywista, czasami ideologiczna ślepota, to znaczy wmówiona, wparta przez inne sfery, nie zaszkodziła. Ale per saldo, proszę Państwa, zaszkodziła na przykład prawdopodobnie Europie. Ameryka, duży kraj, daleko. Kiedyś się mawiało: Bóg wysoko, car blisko. To, że Ameryka była osłabiana systematycznie przez intelektualne sfery, przede wszystkim europejskie, a później zaraz i własne, nie jest rzeczą obojętną z punktu widzenia tego, co mamy dzisiaj na świecie. Tu chciałem chyba do pana nawiązać, który mówił właśnie na ten temat, że tak na dobrą sprawę to nie, ci politycy nie są naiwni. Oni grają, rzeczywiście grają. Można powiedzieć: pokaż mi swoją grę, pokaż mi zasady gry, powiem ci, kim jesteś. I to jest, proszę Państwa, i była zabawa życiem setek milionów ludzi. W związku z tym powiedzieć, że to jest tylko zabawa i to jest tylko gra i ten przegrywa, i kto nie ma, jeśli przegrałeś, to nie masz racji, no jest, powiedzmy, odcięciem się od bardzo istotnej sfery, to znaczy od sfery nie spekulacji, tylko od sfery praktyki. Proszę Państwa, za naiwność amerykańskich prezydentów i za dewiacje umysłowe intelektualistów europejskich płacili Wietnamczycy, Koreańczycy, Polacy, Węgrzy,
Czesi, żeby tylko tak z grubsza wymienić. Za tę naiwność, bo to nie jest, proszę Państwa, istotne, że politycy byli naiwni. Polityk to polityk. Rzeczywiście polityk może być tylko lepszy albo gorszy. Nie ocenia się polityka od strony jego umysłowości, tylko od strony jego skuteczności. Podobno. Wojtku, mogę Cię o coś spytać? Tak. Tam jest taka ładna anegdota. 68. Czechosłowacja przed wkroczeniem państw, tak, wojsk, państw zaprzyjaźnionych jest wizyta marszałka Tito. Dubček pyta Józefa, jak tutaj dalej postępować, żeby utrzymać tę odwilż, wiosnę paryską. A stary partyzant pyta, a ogłosiłeś już mobilizację? O właśnie, na przykład. Tak jak jest historia, proszę Państwa, zupełnie podobna, opisana tam przez Piotra, jest jedna rzecz niesłychana zupełnie. To jest nasycenie tej książki materią taką, którą my byśmy nazwali anegdotyczną, ale która tak naprawdę jest czasami solą, pieprzem i skwarkami tego wszystkiego. Bo czasami z takiej wymiany zdań, jak na przykład tutaj pan przytoczył, czy ze słynnej historii, jak przyjechał bodaj chyba Willy Brandt, który starał się przekonać, żeby nie protestowano przeciwko interwencji na Węgrzech sowieckiej. Okazało się, że on tak długo przekonywał, mówiąc jakiejś ciężarówki z platformy, że ci protestanci, którzy chcieli zająć stanowisko i kamery różnych stacji światowych, telewizyjnych by to wszystko pokazały. On ich tak długo przekonywał, że oni się po prostu znudzili i rozeszli, proszę Państwa. Znudzili i rozeszli. I ci kamerzyści po prostu pojechali później za nimi, do domów się rozeszli. Otóż, jak powiedziałem, nie jest istotne, proszę Państwa, naiwność polityków. W tej książce opisane jest coś znacznie gorszego niż naiwność polityków. W tej książce opisana jest bezdenna głupota z jednej strony, a z drugiej totalna podatność na manipulacje intelektualistów. Bo to, proszę Państwa, szło stąd. To szło stąd. To pod wpływem opinii, tak zwanej środowisk opiniotwórczych, decyzje podejmowali prezydenci największych, najważniejszych krajów świata. Przede wszystkim amerykańscy prezydenci. Jeżeli się okazało, że w Europie wyśmiewano się, nazywając obronę przed komunizmem, nazywając neokolonializmem, Piotr wielokrotnie przytacza tam również dane statystyczne, które pokazują, do czego doprowadziła tak naprawdę, do czego doprowadziło uwolnienie kolonii, do powszechnej korupcji w sferach rządowych i wyższych sferach zbliżonych do rządzących z jednej strony i do powszechnej pauperyzacji ludu, który został po prostu po trochu wyzuty ze wszystkiego. No, wyjął mi pan to z ust. Jesteśmy, proszę Państwa, jak tu siedzimy, prawdopodobnie wszyscy w procesie pauperyzacji. Dlatego, czy Piotr wszedłby wyżej jeszcze, czy jego frustracja by się pogłębiła, czy ta właśnie rozpacz, ja tego nie nazywam frustracją. Ja nazwałem, pisząc do Gazety Polskiej takie wspomnienie po śmierci Piotra, określiłem ten gest jako gest jakiejś metafizycznej rozpaczy, czy czegoś takiego. Proszę Państwa, był to człowiek, który się po prostu naprawdę przejął. Po prostu doszedł do wniosku, że dla jego wrażliwości, dla jego sumienia nie ma możliwości żyć w takim świecie. On się nie umiał otorbić, on sobie nie umiał udać się na emigrację wewnętrzną, on po prostu tego nie umiał. I on nie myślał o świecie zimno, on myślał o świecie emocjonalnie, co nie znaczy bezrozumnie. Ta książka, proszę Państwa, każdy, kto tę książkę wniesie do swojego domu i będzie chciał ją czytać, wniesie do swojego domu węża. Węża niepokoju, zawstydzenia, zażenowania, bo tak to trzeba odbierać. Proszę Państwa, myśmy w tym wszystkim żyli.
Myśmy słuchali tych kazań, tych księży. Myśmy byli świadkami Soboru Watykańskiego II, myśmy byli świadkami trąb tadracyjnej radości stolicy bolszewizmu światowego, Moskwy, z powodu tego, że się odbył Sobór. No proszę Państwa, jeżeli ktoś nam... Timeo danaos et donna ferentes. Lękam się Greków, nawet jeżeli przynoszą dary. Jeżeli Moskwa cieszy się z wydarzeń w Kościele, to należy się zastanowić, co się w tym Kościele dzieje, proszę Państwa. I jest to książka przez to właśnie trudna. Książka, którą można nawet znienawidzić, ale to jest książka, którą koniecznie trzeba przeczytać. Mówiło się w tym miejscu i w tych środowiskach bardzo często o pułkowniku Kuklińskim. Nawet o tym, że do dzisiaj jest w Polsce podział na tych, którzy uważają, że on był zdrajcą. I to nie są, proszę Państwa, ludzie bezrozumni. Kiedyś rozmawiałem, nie wypada mówić o nieobecnych, ale nie skomentuję tego. Rozmawiałem ze Stanisławem Michalkiewiczem i zapytałem go, dlaczego jest przeciwko Kuklińskiemu. On mi powiedział, panie Wojtku, szpieg to jest szpieg. No można tak, proszę Państwa, też myśleć. Można tak też myśleć. Ja powiedziałem, że ja tego nie będę komentować. Są takie rodzaje filozofii, które przypominają mechanizm nożyczek. Bardzo chętnie, oczywiście. Proszę Państwa, cóż, ja właściwie powiedziałem chyba wszystko, co można na temat tego, co ja o tej książce sądzę. Jeżeli czegoś nie powiedziałem, to tylko dlatego, że troszkę mnie zjadły również emocje. Na koniec powiem jeszcze tyle, że Piotr, gdyby żył, prawdopodobnie pisałby dalej. I być może... Piotr miał rozterkę, przyznał się kiedyś do tego. Mówi, wiesz, ja nie wiem, czy ja mam tę książkę kończyć. Nie wiem, czy już jest moment, żeby ją skończyć. To były, proszę Państwa, lata już 2000. Ta książka datowana jest, tu się wspomina kilkakrotnie, że ona została napisana w roku 2004. Otóż nie istnieje taki moment historyczny. Tę książkę Piotr pisał, z tego co mówiła mi Jasia Waliszewska, przez lat 12. I nie dziwię się, proszę Państwa, ponieważ jeżeli trzeba znaleźć dojście, powiedzmy, do Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych, jeżeli trzeba znaleźć dojście do księgozbiorów japońskich, tutaj w tej książce, w przypisach, znajdziecie Państwo czasami adresy mailowe, źródeł, które on wykorzystywał, których długość jest po prostu przez całą szerokość strony książki. Znaczy, że on to po prostu znalazł, dotarł, przeczytał. Pisałby dalej, z pewnością, ponieważ jesteśmy prawdopodobnie świadkami kolejnej odsłony zimnej wojny. Jesteśmy w sytuacji może o tyle gorszej jeszcze, że mamy do czynienia z dwiema zimnymi wojnami. Mamy do czynienia od mniej więcej 89 czy 90 roku z zimną wojną domową. Wymyśliłem ten termin sam, potem się okazało, że ktoś też na niego wpadł, ale więc nie będę się do niego przyznawał, ale na swój własny użytek ten termin ukułem, że to jest zimna wojna domowa. I mamy do czynienia z ukrytą zimną wojną na skalę przynajmniej europejską. Kto nam to funduje? Ano, proszę Państwa, oczywiście kolejni zbawcy świata, kolejni twórcy nowego, wspaniałego świata, to znaczy dygnitarze Unii Europejskiej i ich popłudczycy, akolici, publicyści, historycy, politolodzy i tak dalej, i tak dalej. Ta wojna się może skończyć jakimś cieplejszym akcentem niestety. Jeżeli weźmie się pod uwagę, że podobno w coraz trudniejszej sytuacji znajduje się Viktor Orban, a ma za sobą 70% społeczeństwa węgierskiego. Nie jestem pewien, czy Węgrzy będą gotowi położyć głowę pod unijną Ewangelię, tak jak nie byli gotowi tego zrobić w roku pańskim 56. Więc Piotr pisałby dalej.